Halo, halo, dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku z Minecrafta. Wraz ze mną jest Maciej Sebastian Palnik, co lubi ostro dać w palnik, który pokazuje i objaśnia. Dzień dobry Państwu. Tak jest, bo my lubimy pokazywać i objaśniać. Jak widzicie, pierdolnęła tutaj Hiroshima. No niestety Kuba nie wytrzymał i nie zdążył do toalety, tak więc no pozostałości tutaj, jak widzicie, zostały. Niestety, nie będziemy tego sprzątać, bo fuj, to śmierdzi. Jakby Kuba, masz rączki, jesteś, że tak powiem, sprawny, więc możesz tam posprzątać. Dziękuję. Dokładnie. A ja na razie idę, wiesz gdzie, bo tam była jeszcze pod jednym, choć w sumie za mną, bo To. była skrzyneczka pod jednym drzewkiem, można O by ją kurde, to otworzyć. czekaj, gdzie ty jest? Gdzie ty żeś poszedł? Kurde, Seba, gdzie ty żeś polas? Na mapie mnie masz. Poszedłeś dosłownie w odwrotnym kierunku. Aha, dobra. Mówisz, że dosłownie odwrotnie, ma jak się odpalało mapę ten, żeby... Masz w górnym rogu. Tak to, żeby była duża. No. O Jezu, teraz żeś mi zadał to pytanie. Bardzo ciężkie, wiem. What the fuck? Jezu, nie wiem, no. No dobra, no to cóż, no to będę musiał iść przed siebie w takim razie. Ale ty idziesz w odwrotnym kierunku. Dobra. Proszę państwa. O kurwa. Zaatakował mnie pajak. Tepnij się po prostu. Pajak. Chciałem cię tepnąć, ale tepnij się po prostu. Pajak cię zaatakował? Pajac mnie zaatakował. Proszę państwa, o, tak się rozprawia z nimi. Patrzcie. Pyk. O, to co? Płyta muzyczna C418. Moja ulubiona. Wiecie, no bo hehe, CC, C418, C najlepsze. A mi się podoba, że w tej nazwie jest C4. No, C4, tak. Tak, jej. Ale cóż, panie i panowie. Idziemy przed siebie do doktora Ha nie, doktor House'a? Tak, do doktora House'a. Wiecie, doktor House to jest generalnie prawdziwy lekarz ze zdarzenia. Ogólnie to nie jest aktor grający lekarza, tylko to jest prawdziwy lekarz. Nie wiedzieliście o tym? No, nie dajcie sobie wmówić, że jest inaczej, bo to jest Wie, kłamstwo, wiecie, że kurwa. tak naprawdę ludzie lub starsze panie widzące doktora House'a zawsze zawracają mu gitarę i mówią: Panie doktorze, niech pan mnie wyleczy. Proszę pana, niech pan mnie wyleczy. Proszę. Niech pan leczy z tego raka, który jest na YouTubie, proszę. Ej, ale co jak co, my sobie tutaj śmieszkujemy, ale swego czasu oglądałem różne wywiady z różnymi aktorami z Polski, no nie? I na przykład jak są ludzie grający na przykład policjantów albo właśnie takich różnych lekarzy, to zdarzają się właśnie takie kurde łby kapuścione, które podchodzą i mówią: A bo pan jest tym doktorem, tak? A pan jest tym policjantem? Czaisz to? Ja pierdolę. A wiesz, co jest tym wszystkim najśmieszniejsze lub przerażające? No. Że najczęściej to starsi ludzie właśnie tak mówią. Czemu mnie to nie dziwi? No, co nie? Czemu mnie to nie dziwi? W sensie, no, z całym szacunkiem do starszych ludzi, ale no, niektórzy z nich są strasznie naiwni. No. No tak, no oczywiście, z całym szacunkiem. Jakby my tutaj bez żadnego tam wiadomo śmieszkowania, my tutaj nie szkalujemy, no bo szacunek się powinno mieć, no nie? I tak dalej. No ale jednak, no kurde, no wiecie, to tak samo jakby powiedzieć, no nie wiem, ktoś przykładowo zagra mordercę w filmie, oczywiście to trzeba będzie jakoś ładnie chyba ocenzurować, bo nie wiem jak YouTube reaguje na to słowo. W każdym razie, ktoś gra brzydkiego pana, który znęca się nad ludźmi i robi im krzywdę I i robi ciach-ciach nożem, tak. żeby Tak, i na przykład taki no, starszy pan lub starsza pani zobaczy to i powie: O nie, ja go nie lubię, bo on to właśnie on spowodował, że że on powinien w pierdlu skończyć, on chodzi po wolności, kurde. A w tym serialu on był w pierdlu.
pierdlu, więc powinien tam być tam, gdzie jego miejsce. On uciekł z więzienia. Dokładnie. Teraz chodź spać, koleżko. Nie, nie ma spania. Ja nie tutaj ma? Pająków chciałem. Pajaków. No bo ja muszę te pajaki pograindować, przepraszam. Dobrze. Sorry, nie było tematu. Ale nie, powiem wam szczerze, autentycznie, to jest momentami creepy, jak ja słyszałem o różnych takich historiach, że starzy ludzie niektórzy mylą aktorów dosłownie z prawdziwymi ludźmi, że jak ktoś tam, nie wiem, zagra jakiegoś właśnie zwyrola, no to teraz krzywo się patrzą, bo zagrał zwyrola na przykład. Ja pierdolę, nie? To jest creepy bardzo. Ej, chuj jebany mi podebrał, kurwa, z domu drewno. No idź mi stąd, typie, nie podpieprzaj mi tego, big golem mi, kurwa, kradnie z domu klocki, ja pierdolę. A teraz, o nie, to najgorzej, a teraz wyobraźcie sobie jeszcze taki patent, że gdyby na przykład właśnie Sebastian był takim aktorem, wyobraźcie sobie, że na przykład Sebastian gra w jakimś horrorze umarlaka, czyli na przykład takiego zombiaka. Idzie i taki, kurde, nie wiem, starszy pan lub starsza pani pomyślą, ale jak... On przecież jest zombie, on jest zombie, on przecież ten. On powinien na cmentarzu leżeć, halo, co się dzieje? No tak. No ja pierdolę, on mi całą ścianę rozjebał, co za śmieć jebany, kurwa. Śmietnik, kurde, pierdolony. No śmietnik pierdolony. Ja pierdolę, no co on odwala w ogóle? Ale to jest, kurde, naprawdę straszne, bo najlepsze jest to, że... Teraz jest 23 dnia 4 marca 2022 kurwa. Roku. Co chciałem powiedzieć? A, właśnie. Chciałem powiedzieć to, że na przykład wyobraź sobie, że ktoś gra pijaczka na przykład, no nie? Mhm. I teraz skumaj na przykład to, jak taki starszy pan lub starsza pani pomyśli sobie, że on grał pijaka w tym serialu, czyli na pewno jest alkoholikiem. O kurwa, o nie. No tak, bo to tak działa. Ale to jest naprawdę straszne. Ja mówię, w sensie ja się z tego śmieję, no ty może też w jakimś stopniu się śmiejesz z tego, ale to jest straszne, że tacy ludzie są niektórzy naiwni. No to jest akurat prawda. Kurwa, no przestańcie mnie bić wszyscy, ja pierdolę, ile tych anorektyków jest obok ciebie. Bo co będzie następne, powiedzcie mi, no co będzie następne? Pytam się. Powiedzcie mi, jak to jest? Powiedzcie mi, jak to jest? Dlaczego? Powiedzcie mi. Dlaczego? Powiedz. Zaraz mnie zajebie szkielet. Powiedzcie mi, dlaczego? O kurwa, jednak nie szkieletko. Padłem. No i ja pierdolę, mam dziury w ścianie. Gamer, dobra, przestań mi Sebastiana prześladować. Dokładnie. Jeżeli twoja propozycja o pójściu spać jest dalej aktualna, to ja bardzo chętnie z tego, kurwa, mać skorzystam. No i widzisz, ja jestem jak najbardziej za, więc dlatego biegnę do domu w trybie natychmiastowym. Dobrze, no to powiedz mi, kiedy będziesz w domu czekał w łóżeczku. Właśnie już zaraz zbliżam się do mojej hacjenty, tak więc... Że tak powiem, zamykamy drzwi i idziemy spać, kurwa Michał. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi, to zapraszam na Wrocław Jedynkę, relacja taka, wiecie, fajna, kolorowa. Bez przekleństw, family friendly. Dokładnie, my tam piliśmy co jedynie Kubusia Play, bardzo dobry swoją drogą napój. I Piccolo. O właśnie, i Piccolo. No i tyle, no niestety. Tyle tylko wypiliśmy, no i może co cole jeszcze, ale to tam bardziej poza wizją. Bo wiecie, ale my... Ale nie oblaliśmy się Coca-Colą. No niestety, znaczy niestety, nie oblaliśmy się, no bo... Jak można, kurwa, oblać się Coca-Colą? Serio, Olek, odpowiedz mi na to pytanie. Jak ty, kurwa, możesz się oblać Coca-Colą? Przecież, kurwa, ty pić nie potrafisz? Mam cię nauczyć? Mam zaraz wybrać się do tej Anglii, by wyprostować twoje ząbki? Pytam się. Po co ci to było? Nie wiem, nie rozumiem. No ale jeśli chcesz, no to nie chcę się z tobą bić, bo kurwa jesteś słaby w gadce, więc elo.
Ktoś go pięknie objaśnił. No właśnie, no trzeba było, no krótko, no, no. Że tak powiem, z takimi ludźmi to trzeba krótko i na temat. No, i z fartem, kurwa. No i proszę nas tutaj nie szkalować, panie polski gamerze, dlatego że Minecraft jest fajną grą, a ty masz słabe gusta, jeżeli chodzi o gry. Przykro no mi. No dokładnie. A masz może jeszcze troszeczkę nici? Nie masz już? Chyba nie mam. Chyba nie mam. Chyba to co miałem to... A nie, czekaj, mam 3 sztuki nici. 3 sztuki mi pomogą akurat. No to mam. 6, 7, czekaj, to potrzebuję. Kurwa, to jeszcze 7 będę potrzebował, bo ja też chciałem sobie zrobić duży plecaczek, ale nie mogłem. Dobra, tu tutaj mi daj. Dobrze, już idę. Już biegnę. Już biegnę. U ciebie na chacie jeszcze sprawdzę, włamie ci się. Tak. Nie mam. Nie mam? A to interesujące. Ale tu mam, proszę bardzo. No i widzisz. No i widzisz, masz. Tak więc, moi drodzy, jak widzicie tutaj, pewien angielski youtuber polskiego pochodzenia został objaśniony przeze mnie. I pozdrowiony wiele razy. Pozdrowiony wiele razy, ale no niestety, no, pewni ludzie no po prostu potrzebują trochę więcej atencji dostać. Jako że nasz angielski youtuber polskiego pochodzenia musi troszeczkę tej atencji otrzymać, no to dostał. Chciał odrobinę rozgłosu, no to kurwa dostał. Dokładnie. Tak więc, kontynuując dalej. Dzisiaj nie będziemy wspominać o pewnym Łodzieninie, dlatego że on za dużo miał już pozdrowień, za dużo było o nim gadane. Uważam, że tylu informacji on nie jest w stanie zmieścić w swojej główce. Poza tym on się bardzo będzie męczył, oglądając kolejny odcinek z rzędu, słysząc coś na swój temat, więc darujmy mu, bo się jeszcze spoci i będzie musiał kolejną koszulkę zmieniać przy oglądaniu odcinku. Więc kogo by tutaj dzisiaj objaśnić? Powiedz ty mi. Ja bym objaśnił te wszystkie kurwa potwory, które mnie podkurwiają. No, tak to oni ich przede wszystkim, ale ja mam nawet delikwenta, którego ja bym chciał z kolei objaśnić. Rejty, kurwo strażacka, oddaj tej story 2. Dokładnie, przestań mi nie wysyłać gry. Za chuj, że wysłał, ale... Nie wysłał, słuchaj, tego nie było, to była Mandela Effect, on ci tak naprawdę nie wysłał. Tak, dokładnie, on ci... więc jeśli ktokolwiek twierdzi, że wysłał, to jest bzdura. Bzdura. No, to żyjecie w innym wszechświecie. No, dokładnie, dziękuję. Żyjecie w innym wszechświecie, tak więc, Ray, kiedy Toy Story 2 i kiedy w ogóle zrobisz jakiś let's play? Bo ty jesteś fanem let's play, sam tak mówiłeś i lubisz oglądać let's play z Gran Turismo, no to kiedy taki let's play z Gran Turismo? Powiedz ty mi. O kurwa. O, odezwał się, chyba Ray się odezwał, bo to Jim był. Kurwa, Jim, trochę ciszej sraj tam na dole. A kurwa tego. O nie, zaraz. Szybko wycinaj to, ja pierdolę, kurwa wydało. O kurwa. Moi drodzy, tutaj musieliśmy niestety wyciąć pewną rzecz. Znaczy nie wyciąć, przepraszam, to Polsat musiał nam wyciąć, dlatego że powiedzieliśmy 2 słowa za dużo, ale raczej ja powiedziałem. No i nałożyli nam ogólnie limit, że musimy się zmieścić w pół godziny. Maksymalnie w 31 minut, inaczej nam zdejmą ten odcinek. No, ale najlepiej pół godziny, ponieważ oni muszą swoje reklamy odpalić, wiecie jak jest. No niestety, no kurwa, wszędzie reklamy, ja pierdolę, no. Proszę się kurwa nie reklamować. Ale w ogóle powiedz, po chuj są reklamy, tak szczerze, w telewizji, po co to komu? Ja nie wiem, bo ja to nie uznaję reklam akurat. No ale zobacz. Po co na przykład mają reklamować, nie wiem, PlayStation 4 albo jakąś inną konsolę? Po co im to, tak szczerze? No dokładnie, ktoś będzie chciał kupić, to kupi. Jak ktoś nie, no to... No właśnie. Wszyscy wiemy, że najlepszą konsolą to przecież jest Xbox, a najlepszym, że tak powiem, reprezentantem Xboxa to jest Phil Spencer. A wiecie dlaczego? Wiecie, co Phil Spencer odpierdala na konferencjach? Phil Spencer przychodzi na środek konferencji i
Tak jak każdy się na przykład rozgada na temat PlayStation albo na temat Nintendo, przedstawi wiecie, wady, zalety i tak dalej, Phil Spencer jest inny. Phil Spencer to jest kurwa gość. Wiecie dlaczego? Bo on wychodzi na środek i mówi: Xbox jest najlepszy, i potem schodzi ze sceny. To jest cała jego konferencja. Te propagandy, to ta propaganda działa na ludzi, bo zobacz, co na przykład nasz angielski youtuber polskiego pochodzenia zrobił. On sprzedał PS5 przez to, co mówi Phil Spencer. No widzicie, no są osoby, które niestety zbyt dosłownie biorą naszego trolla Phila Spencera, bo wiecie, Phil Spencer to jest generalnie prankster. On poza tym, że reprezentuje Microsoft, to jest pranksterem i wiele takich tworów jak Marcin Dubiel, jak David Frank, przepraszam, inspirowało się Philem Spencerem tak naprawdę. No tak było. A w szczególności Grzoza TV. Kurwa, nie. Drzwi. Zamyka, przepraszam. Brzoza TV niestety wpierdala się w drzwi, więc no przykro mi. Kurde, co? To będzie jak drzwi obrotowe mnie zgniotą. Prank. Wtedy wiesz co zrobi? Wtedy wiesz co się stanie? Wtedy przyjdzie Zakolników TV, który będzie trzaskał obrotowymi drzwiami. A no tak, bo on umie, on ma tyle siły, wiesz. Ale wyobraź sobie, widzisz tam takiego kolesia, który stoi przed obrotowymi drzwiami i zamiast przejść, tą kurwa zaczyna trzaskać tak obrotowymi drzwiami. Jak to by musiało wyglądać? A, swoją drogą, muszę tutaj pochwalić naszego TV Zakolników, dlatego że Zakolników TV znalazł sobie pracę, moi drodzy. Tak? Jest pracownikiem umysłowym. Kurwa, już myślałem. Już myślałem. Ale nie, to by było zbyt takie, wiesz, chyba nie piękne, tylko dziwne. To by było bardzo dziwne, ale natomiast znalazł mu fajną ofertę, że nie musi być pracownikiem umysłowym, tak jak chce ten Darmozjad 1, ale on może być lewoskrzydłowym śmieciarki na przykład. To jest idealna praca dla niego. Mati, miejsce dla ciebie się szykuje tam, lewoskrzydłowe śmieciarki. Pamiętaj, jak coś, to nie mów, że nie ma pracy, bo praca jest. Nawet dla ludzi z twoim wykształceniem, czyli wiesz, z zerowym krefem. Ale spokojnie, Mati, nie jesteś gorszy. Jim też nie ma matury. A spokojnie, chciałem nadmienić, że ten, który się śmieje ze wszystkich teraz, też nie ma matury. Więc widzicie, sami hipokryci są. Sami hipokryci żyją. Sami hipokryci na tym jebanym YouTubie. Ja pierdolę, no kurwa, co jest z wami? Ile razy mam powtarzać? Proszę się nie reklamować. Tak było, nie zmyślam. Tak jest, tak było. Jutcha i z fartem. No i wypierdalaj, bo ludzie chcą pijeść. Dokładnie. Albo JMO. Wiecie, Maciej objaśniacz. Pokazuję i objaśniam. Kurde, dzionek tutaj już tutaj. Pozdrawiamy każdego, proszę pamiętać. Znaczy żartujemy, pozdrawiamy każdego oczywiście. A w szczególności Maćka objaśniacza. Dokładnie. Bo on jest najlepszym youtuberem w Polsce i w Ameryce. Dokładnie, nie jest tylko... Maciek objaśniacz to jest tak naprawdę, powiem wam szczerze, to jest najpopularniejszy youtuber na naszym polskim YouTubie. Dlaczego? Ponieważ Maciek jest autentyczny. Nie musi udawać kogoś, kim nie jest. On po prostu taki jest. Ale my go za to kochamy i szanujemy. Dokładnie. Chcemy go tutaj naprawdę pozdrowić i szanujemy każde jego słowo, jakie on mówi, bo ja sobie wiele jego rad wziąłem do serca. I wiem, że jestem teraz lepszym człowiekiem. No na przykład wziąłeś sobie do serca, jak miałeś z nim dramę, kurwa, każde słowo po kolei, bo szczerze, no my, może i Pomidor się tam trochę bronił, ale no wiecie, no my wiemy, że on miał rację co do Pomidora. No, ja też wiem, że on miał rację co do mnie, więc no wiecie, no próbowałem się obronić, ale no niestety
że tak powiem, zaszedł tutaj mały błąd krytyczny, no i game over wleciał. Game over wleciał. Jakbyś chciał spać, no to mów jak coś. Dobrze, dobrze, ale na razie tutaj podłogę ustawiam. A ja pójdę pająków poszukać. O, i widzisz, no i widzisz, mówisz masz. A po co minić? Bo ja też dla siebie chciałem kurwa plecak zrobić i nie mogę! Nie mogę! A to trzeba nić i przepalić skórę. Skóry mam w chuj dużo, ale nie mam za bardzo nici. W tym problem. No, proszę. Pająki, jak na złość się kurwa w ogóle nie spawnują. No, ja pierdolę. No ja pierdolę, kurwa. Ja pierdolę! No, zajebiście, wilkołak mi się na dachu skrespił. No nie, najgorzej, nie jest dobrze. Ale ten taki wilkowaty wilkołak, a nie ten taki chuj. Co się stało? Wyjebało cię. O nie, Minecraft mi się zlaczył, no nie. Proszę państwa, czas chyba na cięcie. Nie, poważnie, zróbmy cięcie i dołączysz to. Tak, wiem. Jaki czas antenowy na razie? 21 minut i 15 sekund. A wiesz, co jest najgorsze w tym wszystkim? Że postawiłem podłogę do końca i się akurat skraszował. O nie. Pamiętaj, żeby Java W wyłączyć. Ja wiem. Ja wiem. Wiem, że trzeba wyłączyć. Ale Minecraft niestety ma okres jakiś ciężki. Minecraft, tak, proszę, nie rób mi tego. Objaśniam. Jeszcze raz? Mówię, że pokazuję i objaśniam. Tak, pokazuję i objaśniam, ale kurwa, ile my tutaj ludzi szkalujemy, ja pierdolę. Na nas się rzucą, wiesz o tym. No zajdę. Aha. Może mnie nie brać, nie? Dobrze. Co za przypołud mamy, masz? Nie, że z psem rano, żeby zejść. Żeby budzik se nastawić, powiedziałem, dobrze. Ale Jezu, ja pierdzielę, ile my tutaj ludzi szkalujemy, ja pierdzielę. No jakie szkalujemy? My pozdrawiamy każdego po kolei. Ale przyznaj, że ładnie gamera podsumowałem. No gamera, tak. Ale on niestety tego nie zobaczy, a wiesz dlaczego? Bo on nie ogląda Minecrafta. Niestety. Chuj mu w dupę. No chuj, mów dupę. I przy okazji naszych relacji też nie wygląda, bo po co? O, wróciliśmy. Halo, halo. Czekaj, 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 czekaj. No. No, halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Jak widzicie tutaj pokoik został już skończony, tylko trzeba tam światełko zrobić. Niestety... Polsat, a raczej pracownik Polsatu jest kurwa jebanym śmieszkiem, ponieważ stwierdził, że wypierdoli mi Minecrafta, dlatego, że miał taki kaprys i przy okazji zagroził nam, że niby nam skróci czas antenowy do 29 minut i 59 sekund, ale chuj mu w dupę. O kurwa. To chuj nie by było, jakby tak skrócili, nie? No i przy okazji jeszcze kurwa creeper jebnął. Świetnie, nie no kurwa. Przed zbrojownią. Nie no, zajebiście. A rozjebał dużo? Nie, dużo nie. No ale to da się odratować. To da się zrobić. Tylko niestety, ale na sam początek musiał tutaj się pojawić śmieć jebany. A ty, śmieszku od Polsatu, jeszcze raz takie brzydkie słowa powiesz. Jeszcze kurwa raz. Polsat, proszę, nie róbcie nam krzywdy. To jest takie przekrocz czas antenowy o 2 minuty, jeśli potrzebujesz pomocy. Tak. Także no, nie żebym coś sugerował, ale... No wiesz, ja też nie chcę nic sugerować, ale... 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 Ale, ale nie wiem, ale nie wiem. No jebać cię kurwa zombie i ciebie też przy okazji jebać, szkielet, jebać, jebać i się nie bać. Dokładnie. Wypierdalać, no. Jezus Maria, no co za kurde downy.
czy ja tutaj zobaczę kamień, bo potrzebuję troszkę, nie powiem, ale już się zrobi zaraz dla mnie kamień. Sprawdźcie o, tu. W mojej skrzynce, jeżeli i czegoś ci brakuje, to śmiało. No i widzisz, mówisz, masz, mam już odbudowane co trzeba, bo to trzeba było tylko jeden fragmencik odbudować z tego jakże zacnego miejsca. Bardzo mi się to podoba. No i zajebiście, kurwa. I? Mi się nie podoba to, że muszę ciągle się kręcić, kurwa, i szukać tych jebanych pająków, kurwa. Aha, bardzo fajnie, bardzo fajnie. Wyszedłem kawałeczek dalej i mi creeper, kurde, spadł na głupi ryj i wybuchłem i odleciałem. Jezus no Maria. Widzisz, tak się zdarza, no. Ale kurwa, co ich tak dużo nagle? Nie wiem, naprawdę nie wiem. Ich się namnożyło. I to w chuj, ale no nie wiem. Ty, kojarzysz tego moda z tymi różnymi kreacjami creeperów, że tam chodziły takie monstrum, kurwa, takie ogromne creepery? Te Elemental Creepers, czy jakoś tak? Wyobraź sobie, jakby coś takiego tutaj, kurwa, chodziło. Ja pierdolę. Mogę załatwić, że coś takiego tu będzie chodziło. O nie, ja się boję. Ja oglądałem mody właśnie Elemental Creepers. I Jezus Maria, to było takie ohydne. Taki, kurwa, chodzący creeper, jako na przykład taki dinozaur na przykład, albo coś. Ja plizgam. Nie. Będzie się dało pobrać te mody, bo hehe, wiecie, gramy na chuj przestarzałej wersji 1.7.10. Mhm. Niestety. Stety nie. Znaczy, no, tak naprawdę stety, ponieważ jest to najprawdopodobniej do tej pory najlepsza wersja Minecrafta. O Boże, kurwa, jeszcze skorpion tutaj wlazł mi, ja piskam. Śmierdzące wielkie gówno. No, potwierdzam, śmierdzi strasznie. Fuj, jebie od niego, fuj. Umówby się. O Jezu, jeszcze jakaś część tego... O dobra, critical został zadany. Ja pierdolę. No i widzisz. Ja poszedłem mi daleko i szukam tych pająków, a jedyne co, to szkielety mnie prześladują. Szkielet, skończ mi rodzinę prześladować, do chuja. Do chuja wafla, ja pierdolę. Oni mnie prześladują. O Jezu, zombie, ja pierdzielę, no. Co za kurwa, no. Widzicie, jak my marudzimy w tym odcinku? Masakra. No jeszcze wiedźma tu przylazła, na serio. Wypierdalaj stąd, bo ludzie chcą zjeść. No jeszcze rzuca na mnie, kurde, jakieś mikstury zatrucia. No wypierdalaj. Dobrze, kurwa, o, dzień się robi, zajebiście. Ja polazłem gdzieś w chuj daleko na grzybowy biom. No i widzisz. Mówisz, masz, znalazłem tu tylko w chuj dużo krów. Nie widzę żadnych pająków. Nic, co by mnie interesowało. Jestem z tego powodu bardzo, ale to bardzo niezadowolony. Ej, Seba, patrz. Tutaj też pozwolimy sobie powiedzieć pozdro dla kumatych. Tak. I powiem wam szczerze, bardzo smutną rzecz, że za minutę kończy się nam czas antenowy. Właśnie to jest okropne, bo ja przez ostatnie parę odcinków, ja kurwa prawie nic nie zrobiłem, ja pierdolę. Ja proponuję tak, jak zbudujemy enchant, zróbmy coś ciekawego, czyli pójdźmy na Battle Towera. Chcesz zrobić to? 20 odcinek Battle Tower? A to będzie 20? Tak. No tak fajnie się składa. No to akurat na 20 odcinek, proszę państwa, postaramy się pójść na Battle Towera. Bo ja zbrojownię mam już skończoną, tylko teraz trzeba tam postawić enchanty i inne rzeczy, więc już jako tako pomieszczenia są skończone. Aha, to armor standy też mógłbyś porobić.
No ja wiem. No ja nie wiem, czy wiesz. Nie wiem, czy wiesz nawet, jak się to robi. Nie wiem, ale się dowiem. No to tam, wiesz, receptury możesz sprawdzać tam w pauzie, nie? No mogę, jak najbardziej. Mogę. Jeszcze jak. Jeszcze jak. Ale niestety trzeba kończyć już odcinek, bo jest 30 minut. Znalazłem fajną jaskinię. Już idę kończyć odcinek. A! Widzisz, znalazłeś fajną jaskinię. Fajną jaskinię znalazłeś, a już ten, musisz kończyć. To jest straszne. Dobra, chodź pod mój dom po prostu. Ale wiecie, dlaczego jesteśmy w Polsacie? Bo Polsat miał jak najlepsze te stawki, jeżeli chodzi o kaskę. Dobra, Michał, już nie graj pod publikę, tutaj już nie świruj. Tak naprawdę to jako jedyni chcieli nasz content emitować. Właśnie, bo TVN to tam niestety, wiecie, no... Eitor reprezentuje TVN, więc... No trochę chujnia ogółem, nie? No. Tak więc... Co mogę powiedzieć? Że tak powiem, stojąc na skrzynce, żegnamy się z wami. To by było na tyle. Czekaj. Co? Jebać Polsat. Jebać Polsat, ja muszę coś zrobić. Jebać Polsat. Jebać Polsat. JP, jebać Polsat. Co musisz zrobić? Z tą lodziarnią, czekaj, ja muszę... Co ty musisz zrobić? Muszę szybko to znaleźć. Ja ci pokażę, co ja muszę zrobić. O, mam! Proszę państwa, mam! Teraz tak, mam skórę przetopioną. Pyk! I pyk! Patrz, co ja teraz mam. Jakie zajebiste. O kurde. Różowy plecaczek. Dobra. Już, proszę państwa. Żegnamy się. Do zobaczenia, do usłyszenia, do następnego razu, pa ja! Pa, 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 pa.